Cześć, z tej strony Mike. Szósty odcinek z serii Jak kopać kryptowaluty i jak zwykle jest ze mną Hapro. Jestem obecny. Taki krótki odcinek, bo mam wrażenie, że niektóre osoby tego nie rozumieją. My nie chcemy tu oczywiście nikogo obrażać, ale też chcemy wam pewne rzeczy uwypuklić, wyjaśnić. Dlatego odcinek o nazwie Zasady pomocy ludziom z kryptonarodu. No, jak się pewnie mogę domyślić, to pracy masz co niemiara, pomagając ludziom. Ja bym to nie nazwał pracą, wiesz co, to jest chleb powszedni, tak? O. No tak, chleb powszedni, ale niestety mam wrażenie, że pewne osoby to by ciebie najchętniej potraktowały jako pracownika zatrudnionego na etacie. Mam wrażenie, że niektórym osobom to się chyba coś we łbie popierdzieliło, brzydko mówiąc. I nie rozumieją, że robisz to z dobrej woli, nie dostajesz za to wynagrodzenia, poświęcasz swój prywatny czas i nie jesteś od tego, żeby ludziom robić kawę. No, od razu trzeba zaznaczyć to, że nie robimy teraz tego filmiku po to, że nie wiem, ktoś się domaga jakiejś zapłaty, dotacji czy nie wiadomo czego. Oczywiście. No właśnie. Robimy to, co robimy, to robimy jakby ze swojego zamiłowania, tak, do kryptowalut i do tego całego zamieszania. Oczywiście, że tak, zresztą ja, zresztą ty dlatego też można powiedzieć, rozpocząłeś ze mną współpracę między innymi, że ja zawsze robiłem wszystko w postaci non-profit, a może nie do końca non-profit, a może na zasadzie bardziej co łaska i zawsze powtarzałem ludziom, że niezależne, czy ja będę dostawał dotacje, czy nie. I tak naprawdę te wszystkie dotacje, które otworzyłem, chociaż ludzie są leniwi i w krypto nie bardzo chcą przelewać. Co ciekawe, otworzyłem te dotacje dlatego, że ludzie mnie po prostu o to pytali. Nie dlatego, że ja potrzebowałem pieniędzy, tylko po prostu ludzie pytali: słuchaj, a jak mogę dopomóc? Fajnie, podoba mi się twój kanał, podoba mi się to, co robisz. Jak mogę ci dopomóc? Jak mogę ci tam przelać pieniądze, żebyś, jak to się mówi, miał na przysłowiowe piwo. Także to nie jest ten odcinek nie jest po to, żeby nie jest po to, żeby kogoś obrażać, nie jest po to, żeby wyciągnąć od ludzi kasę, tylko jest po to, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. No dokładnie tak jak mówisz. No i dzisiaj jakby poświęcimy ten krótki czas tutaj na przedstawienie jakichś tam paru problemów i jakiejś sytuacji i wyjaśnieniu paru aspektów, tak, że tak powiem, tej współpracy na Discordzie, na Facebooku, na YouTubie i tak dalej. Dokładnie. Taki pierwszy problem, który ja bym, tak można powiedzieć, wymienił na początku, to jest: osoba zadaje pytania, a nie raczy nawet sprawdzić, czy myśmy przypadkiem o tym już nie mówili. Ja już nie mówię o tym, żeby przeszukiwać Discorda, bo oczywiście w Discordzie jest funkcja search i można sobie wyszukać słowa kluczowe tego typu rzeczy, pliki, nie pliki, tego typu sprawy, ale mam wrażenie, że niektóre osoby pytają, a jak zainstalować Simple Mining, gdzie myśmy zrobili cały odcinek o tym. Tak, ja bym powiedział to na takim przykładzie: gdziekolwiek się rejestrujecie na jakichś forach różnych, czy to jakiś tam fanów samochodów, czy coś o komputerach, no, w jakiejkolwiek dziedzinie, to wszędzie macie napisane w regulaminie, czy gdzieś w jakiejś takiej etykiecie, że zanim o coś zapytasz, zobacz, czy nie ma tego tematów podpiętych, czy przeszukaj forum, czy ktoś o tym nie pisał, czy nie ma jakiegoś wątku. I jakby ja, patrząc ze swojej strony, jeżeli ktoś traktuje czasami moją wypowiedź na temat jakiegoś pytania jako obraźliwe lub nabijanie się, naśmiewanie się, no to jest zupełnie w błędzie. To jest bardziej, jakbym to nazwał, irytacją z tego względu, że jeżeli siedzimy, nagrywamy filmik, jak łopatą tam po prostu pokazujemy. Sam wiesz, że często ci mówiłem: nie, słuchaj, musimy to pokazać, bo ktoś tego nie będzie umiał, nie będzie wiedział, jak to zrobić. No, to jest banalne, ale pokażmy to. I robimy ten filmik i martwimy się, że on jest taki długi, kto to będzie oglądał i tak dalej. No ale tak, wrzucamy go i pierwsze pytania, jakie są, to są na takie tematy, które poruszyliśmy w tym filmie, jest pokazane. No, ktoś może na to patrzeć, widzi, w którym miejscu trzeba kliknąć myszką, w
którym miejscu co wpisać, a na Discordzie się o to pyta. Ja nie mam tak naprawdę pretensji o to, że ktoś się o to jakby pyta cały, no, pierwszy raz powiedzmy, może tego nie rozumieć, nie wiem, może jakoś trafił do nas tutaj na tego Discorda nie przez kanał YouTube'owy na przykład i nie wie, że takie coś jest, no to jeszcze bym to zrozumiał. Ale jeżeli trafię z kanału Mike Satoshi z YouTube'a, gdzie te filmiki są i na Discordzie zadaję takie pytania, od razu widzę, że nie oglądał tego filmu, nie wiem z jakich względów, wystarczyłoby obejrzeć ten film i by dokładnie wiedział, co ma zrobić, tak? Oczywiście, że tak, szczególnie, że no, ja staram się na kanale, żeby te filmy były podzielone na playlisty. O kopaniu jeszcze nie nagraliśmy strasznej dużej ilości filmów, więc tak naprawdę przeszukanie tego, co, jak i którędy, no jest, nie jest to takie strasznie problematyczne. Pomijając już fakt, że można też zasięgnąć, nie wiem, wujka Google, tak? Bo można wpisać, nie wiem, Mike Satoshi Loki, tak? I wyświetli się najprawdopodobniej film, albo nawet w YouTubie w wyszukiwarce wpisasz Mike Satoshi Loki i od razu wyświetli się, czy został nagrany film o Loki. A nawet tak z ciekawości, wiesz co, ja to teraz chociaż... Ale być nawet na swój kanał. No właśnie, ja wchodzę kliknij teraz... Kliknij na playlisty, dokładnie. Są zrobione playlisty i sam zobacz, nazywasz to Simple Mining, opis szczegółowy. I tam naprawdę wszystko dokładnie. Pokazaliśmy, jak to wszystko zrobić, tak? Ale ja teraz na żywo, i wiesz moja co, irytacja, no. Na żywo robię teraz wyszukiwarkę. Zobacz, pierwsza rzecz, Mike Satoshi Loki, co kopać odcinek 1 Loki Network, tak? W międzyczasie oczywiście on wyświetla te pozostałe kryptowalutowe niedziela z Mike'iem i tak dalej, jakieś rzeczy, ale generalnie pierwszy film, który tutaj jest wyświetlony, to jest ten Mike Satoshi Loki, czyli da się, znalazł ten film i można go wyświetlić i można wyszukać. Oczywiście myśmy jeszcze wielu coinów, wielu algorytmów nie poruszyli, ale można generalnie poszukać ewentualnie, wejść na kanał, wejść do playlisty, bo tak jak powiedziałeś, są playlisty, wejść do playlisty i sobie popatrzeć, czy tam przypadkiem nie był ten temat poruszany. Szczególnie, że sam wiesz doskonale, że jeżeli ludzie pytają o jakąś konkretną rzecz wiele razy, wiele różnych osób, no to my staramy się w jak najszybszym czasie na ten temat nagrać film, żebyśmy właśnie nie musieli 50 razy odpowiadać na to samo pytanie. Tak, i mnie zupełnie nie denerwuje to, że pojawia się 50 osoba, która o to samo pyta. Mnie denerwuje to, jak ktoś się pyta o coś, tak, co nagraliśmy, pokazaliśmy, a ktoś się o to pyta, bo nie raczył zadać sobie po prostu takiego trudu, jak kliknąć na filmik i go obejrzeć, tylko łatwiej jest zapytać, niech ktoś wklei tą linijkę, jakąś koment albo no cokolwiek, a ja tylko zrobię kopiuj, wklej i już będzie mi działało. W taki sposób ta osoba się nie nauczy. Kopiuj, wklej jest dobre tylko za pierwszym razem. Za następnym razem, jak będziemy robili to do następnej waluty, to fajnie by było, jakby ktoś pomóżdżył sobie, popatrzył, dlaczego to tak, dlaczego tak. Oczywiście możemy rozmawiać na Discordzie, ale jakby testowanie, próbowanie powoduje to, że się uczymy, co do czego służy, jaka komenda, jaki algorytm i tak dalej. A mechaniczne takie kopiowanie z jednego miejsca do drugiego i nie patrzenie nawet co kopiuje, tylko skopiowanie, kliknięcie, zasejwuj, ok, patrzy, działa, fajnie kopię, a nie wie dlaczego, nie wie czemu, tak? Oczywiście, że tak. No i później wiem o tym, że kopiują ludzie w te komendy, bo wiem, że mi się pojawia często, że ktoś kopie na mój portfel i że koparka później przeszła w offline. Ja to wszystko rozumiem, że ktoś chce przetestować, skopiował, ale generalnie przynajmniej ja przyjmuję taką zasadę, że jak kopiuję jakąś linijkę, to przydałoby się wiedzieć poszczególne switche, do czego służą, szczególnie, że myśmy w przypadku tych omawiali, do czego te switche poszczególne służą. No ale dobra, drugim zauważyłem... Jeszcze chcę powiedzieć to, że dlaczego to jest takie no, irytujące. Jest sytuacja, gdzie jest 10, 20, czasem 30 osób na Discordzie mam w prywatnych wiadomościach. Jeżeli ktoś pyta o coś, co jest właśnie na filmie, po to nagrywamy ten film, bo jest jakby najprościej, tak, oglądać sobie i patrzeć, jak myszką jedzie kursor tam i klika tu, no to jest po prostu no, najprościej chyba, jak można pokazać, tak? I ktoś się o to pyta, a mam 30 innych osób, z którymi rozmawiam,
no to czasami powoduje to takie, no może ktoś może to odczuć, że się z kogoś nabijam albo go tak traktuję, nie wiem jak, ale to tak nie jest. To jest po prostu to, że ja mam wtedy odpisać jak robot, jest to na filmie, obejrzyj film, to będzie jeszcze gorzej. Oczywiście, że tak. Dobra, zauważyłem właśnie drugi aspekt, gdzie na każdym kroku podkreślamy wielokrotnie w wielu filmach, że kopanie ETH to nie jest najlepsza rzecz, jaka może być. Że to jest najprostsza rzecz. Odpalić ETH, nanopoolu i tak dalej. Nie jest to najlepsza rzecz. A później się zaczyna, zauważyłem właśnie kolejny temat, a to ETH, bo to się nic innego nie opłaca kopać i z uporem maniaka ETH. Ja ci powiem tak. Kopać to się opłaca wszystko. Naprawdę wszystko. Jak ja mówię, że ETH nie kopię, że ETH się nie opłaca, to jest taki skrót myślowy w sensie takim, że się nie opłaca, bo się coś bardziej innego opłaca, tak? A kopać ETH jak najbardziej można i każdy może kopać to ETH. I tak jak dzisiaj miałem naprawdę dziesiątki pytań. Co kopiesz? Jakiego coina polecasz do kopania? Co się opłaca kopać? To jest cały czas takie pytania. I ja mu pytanie ostatnie, nawet 5 minut tutaj przed wejściem na nasze nagranie. Pytanie, co kopać, żeby chociażby jakiś minimalny plus dawał? Odpowiedziałem, że tych coinów jest bardzo dużo. Nawet te ETH, ono da zysk, prawda? Tylko trzeba mieć dobrze sprzęt ustawiony. Oczywiście, że tak. No dokładnie. A jak już poruszyłeś temat sprzętu, to też mówiliśmy wielokrotnie o czymś takim. Zresztą w wielu filmach porównywaliśmy coś takiego jak efektywność energetyczna, tak? I część osób, i poruszaliśmy temat z uporem maniaka. BIOSy, oczywiście w przypadku AMD, bo wiadomo, że BIOSów się nie wgrywa się do NVIDII, przynajmniej na razie. Kolejna sprawa, sterowniki. Sterowniki, następna rzecz. Ustawienie karty, tak, w tych różnych tych, a ludzie dalej nie rozumieją tego, że trzeba zacząć od tego, no bo ja rozumiem, nie ma tych mega hashy, już jak dojdzie do powiedzmy jakiejś średniej, to już jest zadowolony, ale nie ma świadomości i to też ja wielokrotnie mówiłem, że ta karta, jak nie wgrasz BIOSu, to ona będzie przykładowo kopać tyle samo, ale się nagle okaże, że ona zużywa dwa razy więcej prądu, albo tam o 30%. Tak, możemy postawić dwie identyczne koparki z różnymi ustawieniami. W jednym, jeżeli mówimy o ETH, to na jednym ustawimy tak, jak to ludzie lubią, najbardziej tam podkręcone te karty, żeby osiągały 32 mega hasze z jednej karty, a na drugiej będzie 28. Tylko sama moc tej koparki nie jest głównym czynnikiem, bo czasami lepiej mieć 28 niż 30 lub 32, a zużywać dużo mniej prądu, bo czasami jest tak, że to, co jakby wykręcimy z tych kart więcej, załóżmy o te 2 megahesze, 3 megahesze, ale pociągniemy dużo, dużo więcej prądu, to te megahesze nam nie zarobią tyle na tą różnicę w tym prądzie. Więc nie jest zawsze tak, że jak mam koparkę, to ja muszę mieć 32, muszę mieć 31, a 30 to już na pewno, bo jak mam 28, to już jest lipa. Wcale tak nie jest. Oczywiście, że tak i tu masz całkowitą rację. Ja to zawsze porównuję do jazdy samochodem. Wykres zużycia, to dzisiaj zresztą o tym nawet rozmawialiśmy przez telefon, wykres zużycia paliwa nie jest linią prostą, nie jest liniowy, tylko jest pewną krzywą i to, że samochód przykładowo przy 140 km na godzinę zużywa 10 na przykład litrów, to nie znaczy, no może inaczej, żeby było lepiej to wizualnie, jeżeli przy 100 km na godzinę samochód zużywa 10 litrów, to nie znaczy, że przy 120 zużyje 12, a przy 88, a przy 180 18, bo to tak nie działa. Tak samo jest z koparkami, tak? Że to nie znaczy to, o czym powiedziałeś, że oczywiście, jeżeli bierzemy gołe gigahesze i nie patrzymy na koszty, czyli na te zużycie energii tego, no to by wyszło nam z tego, że najbardziej to się opłaca
najbardziej to się opłaca stawiać tytany, tak? No bo tytany, nie patrząc na cenę, no to tytany mają największą wydajność, jeśli chodzi o Nvidia. Tylko że jak spojrzymy na cenę, to się okazuje, że te tytany to są nic nie warte, bo się one się nam nigdy nie zwrócą. Tak samo jeśli chodzi o zużycie prądu. To co powiedziałeś, nie zawsze ustawienie, o ja mam 30 MHz, no ale kolega ma 28, a ma o 30% niższe zużycie mocy. Tak, no nawet dzisiaj teraz no, robiłem karty, tak? I też szukałem tego balansu. To wszystko też zależy od producenta karty, od tego modelu karty. I szukam tego balansu, bo jeżeli koparka i wyciąga mi, załóżmy, pobiera mi 700 watów w tej chwili i każda karta daje mi 28,5 MHz, to jest znacznie lepiej taki wynik, jak ją ustawię, bo ja wiem, że da radę ją ustawić na 31 MHz na każdej karcie, ale ona będzie wtedy pobierała 1100 W. No jest to, no nie będzie to opłacalne. Wtedy właśnie się spotykam z czymś takim, że ktoś mówi, no jak będę kopał ETH, ciągnie mi to 1100 W, to przeliczając tak czy siak przy takich kursach, to wyjdzie mi, że ja zarabiam 50 albo 70 dolarów. No właśnie. Na tym wydobyciu. No właśnie, a tutaj ja bym to porównał, wiesz co, nie wiem jak do tego podchodzić, ja bym to porównał w ten sposób, że musimy sobie sprawdzić, tak, ja bym zaczął od mniejszego ustawienia i kręcił tą kartę i sobie sprawdzał, tak, do którego momentu ten wykres jest w miarę liniowy, a w którym momencie dodanie kolejnego megahesza spowoduje nieproporcjonalny przyrost zużytego prądu, bo jeżeli nam średnio, powiedzmy, nie wiem, mamy tak 25 megaheszy, tak, mamy ileś tam, powiedzmy, że taka fikcyjna wartość 25 W, tak, przy 26 26, przy 28 28, ale przy 30 już mamy 45, nie? No to wiadomo, że nie ma sensu ustawiać tych 30 megaheszy, bo przy 28 mieliśmy 1 W na megahesz, a przy 30 megaheszach okazuje się, że mamy tam dużo, dużo więcej, więc to się wtedy nie opłaca, tak? Więc trzeba zachować ten zdrowy rozsądek. Dlatego proponuję każdemu, kto składa koparkę, będzie ją konfigurował, zakupienie, no, w każdym, nie wiem, jakimś elektrycznym sklepie, czy nawet jakichś tych budowlanych, takiego miernika z poboru prądu, tak, to takie gniazdko z pomiarem, tak, no, są bardzo fajne, czytelne, jest to, no to ile to kosztuje? 50 zł, ale jest to super narzędzie dla każdego, kto składa koparkę. Ja uważam to za podstawowe narzędzie, które powinno się mieć, dlatego że bez tego nie ustawimy optymalnie koparki. To nam pokaże dokładnie, jakie mamy zużycie prądu i będziemy mogli sobie manewrować tymi ustawieniami i zegarów, tak, bo samo podkręcanie karty, czyli te ustawianie tych megaherców dla pamięci, dla procesora, to jest jedna rzecz, bo tym jakby kręcimy, ile będziemy mieli tych megaheszy, a dodatkowo cały ten undervolting po to, żeby jak najmniej tego prądu pociągnąć. I odpalamy sobie Simple Mining, koparkę mamy podłączoną do takiego gniazdka, ustawiamy sobie zegary, które wiemy. Przykładowo robimy 1100 dla procesora graficznego, 2000 dla pamięci, tak? Undervolting ustawiamy 975. Sprawdzamy, jaki mamy wynik mocy koparki. Wychodzi nam, że mamy na przykład 28 MHz, a ciągnie bardzo dużo prądu. Więc zmieniamy te undervolting na 950. Spadamy później na 925, na 900. Do 850 na przykład możemy zejść przy niektórych kartach, przy RX-ach 580, to nam naprawdę dużo, dużo zmniejszy tego poboru prądu, właśnie z tych 1100 W, na przykład dla jakiejś tam koparki typu 8 kart, na 700 zejdziemy i wtedy możemy kręcić te zegary, karty, tak, zobaczyć, ile przy tym poborze prądu możemy maksymalnie wyciągnąć. Jak się koparka zresetuje? No to się zresetuje, nic się nie stanie, nic się nie spali. Przestawiamy, to jest metoda prób i błędów. Każdą jedyną kartę, którą mamy, jest inna niż
niż jakiś inny model i trzeba to przetestować. To nie jest tak, że ustawiamy, po 5 sekundach sprawdzamy, kopię Mi 32, dobra, super, fajnie, już włączam ETH i kopię, a się okazuje, że 50% nam prądu zżera więcej. To trzeba wszystko sobie przetestować, sprawdzić. Takie narzędzie się naprawdę przyda i naprawdę trzeba to troszeczkę więcej czasu poświęcić niż 5 minut po wgraniu tylko BIOS-u i już sprawa załatwiona. Ja to spędzam cały dzień, czasami przy jednej koparce po to, żeby ją zoptymalizować, żeby to chodziło tak jak trzeba. Ja wtedy wiem, że jest idealnie dobrany pobór prądu do mocy tej koparki. Ale oczywiście, ale słuchaj, no dlatego przykładowo, jeżeli robimy komuś tam komercyjnie kopalnię, no to dlatego te koparki pracują 2 tygodnie i testują się, tak, i sprawdzamy różne, tam są warunki atmosferyczne, tego typu rzeczy, wpływ temperatury, żeby później jadąc do klienta nie okazało się nagle, że jakaś dana koparka z jakiegoś powodu nie działa. Jak ona popracuje 2 tygodnie, no to wiadomo, że nie będziemy później świecić oczami przed klientem. No ale to taka mała dygresja. Kolejnym tematem to bym jak to się mówi. Czekaj, mogę jeszcze dodać. Oczywiście. Zobacz, jak ktoś się zgłasza o przerobienie BIOS-u, tak cały czas te BIOS-y to jest kilkanaście dziennie. Mhm. Jak zrobię ten BIOS i komuś wysyłam, to nie jest tak, że wgrywamy to do karty, odpalamy, już nic nie ustawiamy, że w tym BIOS-ie jest wszystko ten. W tym BIOS-ie to ustawiam to, co mogę ustawić, bez posiadania tej karty, no bo ja jej fizycznie nie mam, ja mam tylko plik, więc ja nie wiem, ile dana karta wytrzyma ustawienia dla procesora i dla pamięci. Ja ustawiam te rzeczy, które mogę ustawić, których jestem jakby pewien, i osoba, która wgrywa sobie ten BIOS, to w tym Simple Mining na przykład, no czy w Windowsie, załóżmy w Afterburnerze, no cokolwiek kto tam używa, to wtedy dopiero ustawiamy te zegary samemu i ciutkę zwiększamy, zmniejszamy, no żeby to sprawdzić, wybalansować to, tak? To nie jest tak, że wgrywamy BIOS i już jest wszystko. To trzeba ustawić dodatkowo. Oczywiście, że tak. Ja bym jeszcze tak, kolejna grupa i kolejny temat, który bym zauważył, to są, ja bym nazwał, synowie Adama Słodowego. Każdy, znaczy może nie każdy, bo są osoby, które rozumieją, ale mam wrażenie, że to jest, może to wynika troszeczkę z naszych cech narodowych, że każdy Polak jest specjalistą od wszystkiego. I niestety w kopaniu kryptowalut i w ogóle w składaniu koparek też zauważyłem, że mamy różnych dziwnych ludzi, którzy uwielbiają eksperymentować, a nie do końca mają wiedzę do tego, żeby przeprowadzać takie eksperymenty. No i później czasami kończy się to w opłakanym stanie z powodu różnych dziwnych eksperymentów, spalonych zasilaczy, upalonych kabli, tego typu rzeczy. I zobacz właśnie, jak to jest, że rzeczy, które masz podane w filmie lub o którym, nie wiem, pisaliśmy, na Discordzie było mówione, w filmikach przedstawione wszystko, to ludzie o to pytają, a mają już to podane, jak na tacy. A znowu w innych tematach nie zapyta, tylko a, siup, tak, sprawdzę i tak dalej. Nie? Tak. I później jest właśnie, że coś jest źle podłączone i tak dalej. No czasami jest tak, że pytacie o to, co jest już podane, a nie wiem, nie zapytacie się o coś, tylko ryzykujecie. Oczywiście, że tak, szczególnie, że z prądem nie ma żartów. No jeżeli coś przeciążysz, no to, a jeszcze, jak można powiedzieć, dobierzesz nie takie kable, no to jeszcze, tak jak mówię, spalony zasilacz to jest chyba najmniejszy problem, jaki może być. Gorzej, jak się poupalają karty albo coś takiego. Także z tym na tak. Płyta główna, no bardzo często tak. Też płyta główna, no trzeba podłączyć, no macie te płyty główne na 12, 13, 19 GPU. Te płyty główne potrzebują dodatkowego zasilania, odpowiedniego podłączenia. No to nie można robić na chybił trafił, tak? Nie wiem, nie czytając, właśnie wtedy pytajcie o takie rzeczy, gdzie nie jesteście pewni, jak podłączyć ten zasilacz, a czy trzeba dwa zasilacze, a czymś, czy połączyć ten zasilacze, a do czego są te moleksy na płycie głównej, to się nie pytacie, tylko wtedy na hura. Tak. I później jest, a tu mi się spaliło, a to muszę wymienić. No.
Oczywiście, że tak, no bo tak jak mówię, no ja swoje życie troszeczkę w komputerach spędziłem, trochę tych komputerów PC złożyłem, więc jakieś tam podstawy miałem, no ale wiadomo, jak składaliśmy koparkę, to nie wstyd jest się zapytać, tak jak czegoś nie wiedziałem, to zadawałem ci pytanie na live, żebyś mi tu coś tam podpowiedział. Zanim jeszcze zaczęliśmy live'a, też miałem tam trochę pytań, chociaż wydawałoby się, że no robię w energetyce, komputerów trochę złożyłem, no ale ludzie, no nikt nie pozjadał wszystkich rozumów. I tam, gdzie powinniście się zapytać, to tam się nie zapytacie i robicie jakieś dziwne eksperymenty, dziwne różne rzeczy, a tam, gdzie faktycznie już ta wiedza jest podana na talerzu w postaci filmu, to tam pytań jest 1500. Także troszeczkę chyba nie tędy droga. Kolejne mam wrażenie tutaj jest to, że taki temat, że o, kupiłem kartę taniej. Wyście złe podali ceny, bo ta karta jest taka i taka i taka. I to zauważyłem też taki konkretny temat, tak? Przekupki z targu. No zobacz, no wejdziemy na jakieś Allegro, czy jakieś tam inne portale, OLX-y i tak dalej. Są karty graficzne, są tańsze, droższe. To rozpiętość tych cen jest naprawdę bardzo duża. Ceny, które gdziekolwiek my podajemy w jakichś filmikach, w jakichś tam przeliczeniach i tak dalej, no to bierzemy naprawdę takie uśrednione, nie? No jakby nie wyszukujemy tego, gdzie ktoś tam sprzedawał na OLX-ie swoje używane 300 zł taniej, bo jak je sprzeda, to ich już nie ma. Dajemy takie ceny, które są realne do kupienia, tak, że jutro idę do sklepu i kupuję, tak? Są i jest ich 8, więc ich 8 kupię, a jak ktoś ma 4 używane po 300 zł taniej, no to ma tylko 4. Będę musiał kupić jeszcze 4 albo ileś tam więcej, zależy ile potrzebuję do tej koparki. Więc jakby ceny, które dajemy, no to są takie realne ceny sklepowe, nie wydziwiane, nie z hurtowni, nie po jakichś megach rabatach, tylko takich na daną chwilę, które są, które jakby każdy może kupić. A jeżeli gdzieś są tańsze, bo jest jakaś promocja, zawsze może być w jakimś sklepie promocja, no to fajnie, no to powinniście po prostu już sobie w przeliczeniach brać tą niższą cenę, za którą wam się uda kupić. Ale no. Oczywiście, wtedy jeżeli my zawyżymy troszeczkę ceny, to jest to nawet na plus z racji tego, że tak, po pierwsze, okres zwrotu koparki będzie krótszy, tak? Mniej pieniędzy będziecie potrzebować. No wszystko jest, to jest wszystko na korzyść, można powiedzieć, słuchającego, na korzyść klienta. Kupiliście taniej, powinniście być z tego zadowoleni. No i to, co tutaj Hapro powiedział, my bierzemy pod uwagę karty nowe z gwarancją. To, że ty kupisz gdzieś jedną sztukę, no ale jak chcesz i tutaj nagle co przeliczasz, że nagle jedną sztukę znalazłeś 200 zł taniej i już przeliczasz, że 10 możesz za to kupić, to może być jedna okazja, tak? A trzeba tych kart kupić, nie wiem, 6, 8, 13, 19 i my podajemy takie ceny, w których dzwonisz do hurtowni i te karty dostaniesz wszystkie, tak? A nie na zasadzie taki, a ja tam gdzieś znalazłem na eBayu jedną i jestem zadowolony, wy złożeście dupowate ceny podali. No a wiesz, jak będzie w drugą stronę to działało, jakby na przykład kryptowaluty wystrzeliły, nagle straszny by był popyt na karty. Oczywiście. Brakowałoby tych kart i nagle by się okazało, że dużo droższe, to wiesz, jakie by były teksty? No tak. Gdzie takie tanie karty znaleźliście? Oczywiście, że tak, ale ja jestem pewien, że jeszcze nie raz ktoś kiedyś ten film odnajdzie, odświeży jakiś tam, gdzie podawaliśmy te nasze wyliczenia i nie spojrzy na to, kiedy ten film został nagrany, tylko powie, takie drogie karty, przecież są GeForce z serii 20, 21, 25, dlaczego ich tutaj nie ma, bo zdarzały się takie komentarze, także... No wrzucimy, no na pewno wrzucimy, no tylko te wszystkie nowe Nvidia, tylko na tą chwilę ja nie widzę, nawet zobaczcie, że na jakichś zachodnich kanałach nie ma takich testów, ile teraz one kopią i tak dalej. Nie ma jeszcze oprogramowania dobrego do tego, do tych minerów, które obsługiwałyby te karty. No i teraz przeliczanie tych kwoty takiego nowego GTX-a, który no, kosztuje naprawdę mega pieniądze i jeszcze go nie można wykorzystać w grach. No oczywiście, w grach wykorzystacie, ale w kopalni to jeszcze nie ten. Jeszcze nie do końca. W grach też to dopiero będzie nowe sterowniki, optymalizacje, potem nowe karty też będą więcej wyciągały. Tak samo będzie w kopaniu. No. Oczywiście, że tak, tutaj masz absolutną rację i mówię, no generalnie póki co jeszcze jak na razie karty graficzne są nastawione na graczy. Nie na kopanie,
tylko są nastawione na graczy. To graczy są największym tym, ile tam w przypadku Nvidia chyba koparki to odpowiadają za 10% budżetu, jeśli chodzi o zyski, nie? No więc to jest jeszcze na razie zdecydowana mniejszość. Oczywiście pod koniec 2017, początek 2018 to było dużo, dużo więcej, teraz to spadło i dopóki, być może z czasem w przyszłości, jeżeli się okaże, że te koparki i segment kopania odpowiada za dużo większy ten, to być może będzie tak, że będzie wychodzić nowa karta i już będą do niej gotowe minery, ale póki co jest tak, jak mówisz, one są dostosowane do gier i to też nie do końca tak w 100% zoptymalizowane. Tak, a teraz jak wyszły nowe, to na obronę tych starszych modeli kart też wyjdą minery nowe, które będą jeszcze więcej wyciągały. Zresztą na Discordzie o tym rozmawialiśmy, już zresztą wychodzą właśnie nowe minery, które 10-15% wyciągają jeszcze z tych starych kart, to przecież to nie jest po to, że, znaczy nie jest dlatego, że ktoś nagle usiadł i tam kombinuje, jak tu zrobić, żeby wycisnąć z tej karty jeszcze więcej. To dlatego teraz wychodzi na światło dzienne po to, żeby dalej był ruch w interesie, dalej opłacało się kupić te starsze karty, no bo ci, którzy chcą wymienić teraz na nowe, to co zrobią z tymi starymi? No muszą je gdzieś sprzedać. No. Oczywiście. Ktoś musi je kupić, no musi się opłacać, to on musi, jakby hajs musi się zgadzać. Oczywiście, no. Szczególnie, że nie każdy musi grać w tym. Nie każdy musi grać w 4K, tak? I dla niektórych osób taka karta 1070 Ti przykładowo w zupełności wystarczy, nawet powiedziałbym 1050 Ti niektórym w zupełności wystarczy, która do kopania się tutaj już nie nadaje. Jak wychodzi nowa karta, tak, która jest tam 2080, która jest podobno półtorej razy szybsza od 1080 Ti, no to te 1080 Ti też musi się gdzieś tam dalej sprzedać, tak jak mówisz, nowe minery, nowe tego typu rzeczy. Właściwie nie wiem, ja więcej jakichś tam tych rzeczy to nie wiem, masz jeszcze jakieś takie pytania, które są bardzo często powtarzane, tematy jakieś takie, które są... Ojejku, to byśmy tu wymieniali, ten film by trwał i trwał. To... Trzeba podkreślić, że nikt do nikogo nie ma pretensji. Oczywiście. Nikt z nikogo się nie nabija. Oczywiście. Nikt nie uważa tutaj, że nie wiem, my siedzimy, wiesz, pozjadaliśmy wszystkie mózgi, wszystkie rozumy i tak dalej. Czekamy na was, odpowiadamy, pomagamy wszędzie, gdzie się da. Tylko ja bym tak od siebie prosił, że jeżeli jest jakiś film, na przykład o Simple Mining, znowu bym teraz gadał i gadał, ale pokazaliśmy, jak zainstalować, jak dopisać komendy, jak dać koparce pracę i tak dalej, to więc wszystko to na filmiku jest i nawet dla kogoś, kto się nie zna, kto robi to pierwszy raz, będzie wygodniej najpierw obejrzeć ten film, raz, drugi raz, popatrzeć sobie, podążać za nami na tym filmie, a jak czegoś nie wiem, to wtedy się zapytać, słuchaj, robię tak i tak, ale wywala mi taki komunikat, taki błąd, albo nie jestem pewny. A nie od razu pytać tylko i wyłącznie o coś, co już dawno jest, ale nie oglądam, bo nie wiem, bo nie mam czasu, nie mam ochoty. Oczywiście, tak się nie nauczycie. Mi zależy na tym, żeby te osoby pytały, uczyły się i później już wiedziały, dlaczego to działa, dlaczego akurat tak się wpisuje, a nie inaczej. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, no taka jest prawda, tak, jesteśmy tu dla was, jesteśmy tu po to, żeby pomóc, ale też no szanujmy się, tak, szanujmy swój czas, bo to nie, tak jak mówię, najgorszym jest to, oczywiście, no odpowiemy i tak dalej, ale nie dziwcie się, że czasami już to jest, pewne rzeczy są irytujące, no bo jeżeli zadajecie pytanie kolejny raz o film, no to, znaczy o film, o coś, co jest już 10 razy omówione na filmie, no to ja bym prosił właśnie też, żeby szanować tutaj HPRO i po prostu zacząć od filmu. Jeżeli uważacie, że waszego problemu nie ma na filmie, nie zostało, ewentualnie no, film jest, ale z jakiegoś powodu czegoś nie zrozumieliście, coś wam nie wychodzi, to oczywiście jak najbardziej wtedy udać się napisać wiadomość prywatną czy publiczną, jak najbardziej. Wiesz, bo wtedy możemy zrobić tak, że nie nagrywamy takich filmów, co kopać, jak kopać. Teraz myśleliśmy o tym, wiesz, nagrywaniu tego HiveOS-a, nie? No dokładnie. Następny system, pokazać co i jak. No ale jakby zgodnie z tym, co się dzieje, no to po co nagrywać? To będziemy pisali na Discordzie, to, bo i tak tego nikt nie ogląda. Oczywiście, nie? Że tak. No. A jak nagramy film, to i tak o to będą pytać. Nie? Oczywiście. No, ale tak. jakby zamykając ten temat, to powiem jeszcze o jednej rzeczy, którą jakby już w tej chwili
się dzieje, konfigurujemy to, ja poświęcę na to czas, żeby jakby powpisywać tam wszystko, to będzie bot, który będzie na Discordzie, znaczy on już jest, tak, ale zrobimy tutaj razem z Lukasem te wszystkie zapytania i w bocie będą odpowiedzi, gdzie będziecie mogli zapytać bota. Będzie specjalny tam, specjalny kanał otworzony, gdzie te wszystkie komendy będą wypisane. Będziecie mogli tego bota zapytać, tego bezdusznego bota, zapytać o cokolwiek i otrzymacie odpowiedź właśnie o jakichś komendach, linijkach, konfiguracjach i tak dalej. Naprawdę będzie to bardzo mocno rozbudowane i jakby myślę, mocno ułatwi to tym osobom, które, nie wiem, składają koparkę, które ją konfigurują, bo jakby będą miały tą odpowiedź od razu, jakby na swojej tam wiadomości prywatnej, czy na tym kanale, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie dokładnie rozwiązane, ale otrzymacie taką odpowiedź od razu, bo ja czasami nie jestem w stanie wszystkim odpisać, bo oprócz tego, że mam kilkanaście osób w tym samym czasie, to jeszcze robię tutaj jakby swoje rzeczy, tak? Oczywiście. Już nie chcę mówić brzydko, że nie mogę do kibla pójść, bo ktoś tam czeka na odpowiedź, nie? No, ale ten bot od razu odpowie, tak? Więc jakby to, nie wiem, przyspieszy i ułatwi to, no, także... To będzie lada chwila, wszystko akurat w tej chwili będziemy nad tym pracować, ja będę uzupełniał te wszystkie dane do tego bota. Oczywiście, no i przykładowo, nie wiem, wchodzimy na, ja to wiesz co, ja to widzę w taki sposób, żeby może nie było widać koment na tym kanale, żeby na kanale, jak wejdziemy na, nie wiem, zapytaj bota, tak, albo jakiś inny kanał, tak, wchodzimy, wpisujemy przykładowo wykrzyknik Loki, tak, wyświetla nam się komenda, wyświetlają nam się komendy do różnych minerów, przykładowo, przykładowe komendy. Pod spodem zrobilibyśmy jakiś tam, jeżeli był film przykładowo, to wyświetli się link do filmu i oczywiście jeszcze opis jakiś tam i tak dalej. I ta osoba dostaje taką wiadomość. Tak, tak. No to właśnie tak, tak. Tak właśnie to ma wyglądać. Tak, ta osoba dostanie to na wiadomość prywatną, żeby nie spamować tego kanału, żeby na tym kanale był po prostu, wchodzisz na kanał, i masz tylko opis, tak? Z czego możesz i nie wiem, przykładowe komendy, także nie wiem, wykrzyknik i nazwa coina, czy tam skrót coina, tak? Bo to chyba w ten sposób. To jest powiedzmy przykładowo komenda, żeby ci wyświetlił komendę do kopania. No oczywiście, no nie wpiszemy za ciebie twojego portfela, tak? Nie wpiszemy za ciebie twojej nazwy koparki, tego typu rzeczy, no ale wydaje mi się, że z czymś takim, no to chyba każdy, kto chce kopać, powinien sobie poradzić. I będzie to ułatwione, że jak będziecie mieli, oczywiście to nie jest tak, że nagle pojawią się komendy do wszystkich minerów, do wszystkich tych, to będzie sukcesywny rozwój, tak, tego nie da się naraz zrobić i tak obstryk i już jest wszystko zrobione, to będzie sukcesywnie dodawane, no ale myślę, że po jakimś czasie ja to się... Ja to mocno rozbuduję na bazie po prostu tych wszystkich pytań, które są, no to gdzieś tam odpowiadając i tak dalej, to też będę od razu uzupełniał tego bota, nie? Tak samo też myślę o tych biosach, bo no, akurat jest to dobre rozwiązanie, tam jak przysyłacie mi tam prywatne wiadomości i te swoje pliki, ja tam przerabiam, ale też tak myślałem o tym, ale to zobaczymy, jakie będą, że tak powiem, możliwości techniczne, żeby zrobić taką bazę po prostu z gotowymi tymi plikami przykładowymi jakimiś ustawieniami, tak, żeby to było po prostu, to, no to wtedy przyspieszy jakby tą informację, tak? Oczywiście, no ale wiesz co? Taka baza tych plików, każdy będzie mógł pobrać. Można, sobie to. Słuchaj, można to zrobić jeszcze nawet w inny sposób. Można oczywiście, nie wiem, jak ktoś pisze komendę wykrzyknik BIOS, to on mu wyświetli adres do dysku Google, gdzie będą różne katalogi do różnych kart, można wrzucić tam przykładowy ten BIOS z krótkim opisem w pliku tekstowym i każdy będzie mógł sobie ten BIOS pobrać, nie? I będzie na zasadzie taki, że nawet ten bot nie musi wysyłać tego BIOS-a, ale on może po prostu kierować do bezpośrednio, ja też oczywiście będę linkował pod filmami, do takiego przykładowo właśnie dysku Google, gdzie będą te wszystkie BIOSy, nie BIOSy, tego typu rzeczy, to można też gdzieś tam umieścić, no i każdy sobie wybierze do tej karty, tak, ten swój BIOS do danego modelu, do danych tych, tak, i do przykładowych ustawień, tak, bo to też jest ważne, tak, takiej karty. Także no tak, no. Na pewno to rozbudujemy, bo jakby napływ następny, jak zrobimy wiele, wiele filmików nowych, to nagle się zrobi tutaj 20 tysięcy ludzi, więc będzie to oczywiście potrzebne. Znaczy słuchajcie, musicie mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy. Czasami jest tak, że my się po prostu schapromijamy. Czasami jest tak, że on siedzi w domu, akurat nie składa koparek, albo nie idzie na kebaba, albo coś nie robi innego, nie jedzie gdzieś tam przykładowo do NVIDII po 2180 karty.
a ja w tym czasie coś robię. Albo w drugą stronę, tak? Ja siedzę, nic nie robię, mam luźniejszy dzień, a akurat jego nie ma. To nie jest tak, że my tu żyjemy, mamy swoje jakieś tam życie, mamy swoje jakieś zajęcia. I czasami jest tak, że no niestety nagrywanie tych filmików jest opóźnione. Czasami jest tak, że siadamy, na przykład tak jak najbliższy weekend, tak? Gdybym ja nie wyjeżdżał na najbliższy weekend, to moglibyśmy pewnie przysiąść, jakby ci tam nic nie było i kilka filmów zrobić. Ale nie zawsze to się tak da, także to zajmuje czas, tak? To zajmuje czas, to zajmuje, można powiedzieć. Być może jak kiedyś YouTube będzie płacił tyle, że już mi się nie będzie opłacało pracować, to będziemy siedzieć, tak? Albo jak w tym moim nowym miejscu, gdzie kubatura pomieszczenia pozwala postawić dowolną ilość koparek. Nastawię tyle koparek, że mi się już powie, że już mi się nie chce pracować. Chociaż mam takie podejście, że ja lubię pracować fizycznie, można powiedzieć, więc. Ale nie, no wiesz, bo to źle gadasz teraz, bo to przecież kopanie się nie opłaca, nie ma A, co no kopać. tak. Nie, nie, Więc nie, tak, to tak. Nie, 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 obojętnie, ile nie. byś miał tych koparek, to Oczywiście. i I tak tak się nie idziesz. opłaca. Oczywiście, do koparek się dopłaca. Ja liczę na to, że Bitcoin urośnie na swoje ATH i wtedy wiecie. Bo to wiecie, Antminer S11 H Pro już w zeszłym roku dostał do testów, nie? Także tak to wygląda. I co, właściwie no chyba tyle, tak? Powiedzieliśmy o jakichś tam naszych, jak to się mówi, rozterkach duchowych. Mamy nadzieję, że weźmiecie to sobie do serca, chociaż i tak wiemy, że czasami jest to walka z wiatrakami, no ale generalnie robimy to dla was, tak? Robimy to dla was. H Pro już się sam, można powiedzieć, nie musi więcej. Ja się od niego tam trochę nauczyłem. Ale sam nie musi, tak? No przecież to nie to, że on potrzebuje wam. Robi to dla was, żebyście mogli tak nauczyć się, żeby ten rynek się rozwijał, żeby ta społeczność się rozwijała, żebyście nie tracili kasy. A niedługo, może jeszcze dzisiaj, to się zajmiemy kolejnym filmem bardzo ciekawym. Także co? Masz coś jeszcze od siebie do dodania ewentualnie? Pozdrowiłbym kilka osób, tak, żeby Te. nie brały tego do siebie. Miałem tego nie robić, ale zrobię, żeby nie myślał o tym, że ktoś się z niego nabija. Pytaj się 20 razy nawet o to samo, ale nie o to, co już ci dałem. Odpowiedzi tak. Chłoń tą wiedzę, ucz się, testuj i naprawdę ja będę miał satysfakcję z tego, że złożyłeś, zrobiłeś, skonfigurowałeś, kopię ci, a sam mi napisałeś, żebym poczekał chwilę, tydzień, 2 tygodnie, będziesz wszystko wiedział, o co chodzi, będziesz pisał, że już wiesz, że sobie dodałeś, że jest ok. Także pozdrawiam, Abu, i tam się trzymaj. Tak, też pozdrawiam Adamów Słodowych wszystkich, tak, energetyków i innych różnych nie hochsztaplerów, chciałem powiedzieć, eksperymentatorów. Także tyle. Widzimy się. Eksperymentatorów, to Tak, mam fajne takie tak. teraz, takich tylko już na sam koniec, żeby nie przedłużać. Mam 4 koparki z poznańskiej firmy, bardzo znanej, elegancko, właśnie niby były ustawione, nie żeby tak wyżyłowane, właśnie kopały po 27-28 MHz, ciągnęły bardzo dużo prądu, zrobiłem z tego 30-31, ciągnął mniej prądu i nagle ETH kopanie się opłaca. A, no właśnie. Nie przechwalam się, tylko właśnie pokazuję, jak to jest, jak się gdzieś kupuje. Ja nie mówię, że u każdego, ale u kogoś, kto jest nastawiony na masówkę, jakieś duże, nie wiem, duże firmy, powiedzmy, które tylko składają, żeby wypchać, wypchać, tam nikt się tym nie przejmuje, czy ona będzie ciągnęła 700 czy 890. Ona ma kopać, tylko wam kopać te ETH i cześć. A to wszystko można ustawić. I po to właśnie mamy kanał na Discordzie, żeby takie rzeczy robić i jakby naprawiać, no. Oczywiście. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Także pozdrawiamy Was. Do następnego razu. Siema.